Maćku, powiedziałeś podczas imprezy, że Planeta Singli ma już prawie milion widzów. Tak, dzisiaj... No to jest bardzo dobry rekord, zwłaszcza, że ten film jest dopiero od praktycznie kilku dni w kinach. Dwa tygodnie niecałe, no rzeczywiście. Ale dzisiaj jeszcze bardziej sensacyjną wiadomość słyszałem, mianowicie, że Deadpool w 61 krajach wystartował i w 60 zdobył pierwsze miejsce box office'u, poza jednym, naszą piękną ojczyzną nad Wisłą, gdzie Deadpool został przebity przez rodzimą produkcję Planeta Singli, więc wygraliśmy nawet z marvelowskim bohaterem. Czujemy się super bohaterami. Ale jeszcze mówiąc poważnie, bardzo się cieszymy, że ludzie się śmieją, wzruszają na naszym filmie, że po prostu sobie polecają. Powiem tak, że w internecie, w którym jest tyle hejtu zawsze i tyle negatywnej energii, tak ludzie się wymądrzają na różne rzeczy. Nagle o tym filmie pisze się tak dobrze, że aż miło wejść na jakieś forum, szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie robię, przynajmniej od paru lat. A tutaj aż miło po prostu poczytać, jak ludzie spędzili fajnie 2 godziny. Strasznie jesteśmy szczęśliwi, szczerze mówiąc. No, listy DM2 też miały bardzo dobre recenzje i opinie. Czy to jest tak, że w tych trudnych czasach jednak ludzie chodzą do kina na polskie komedie, bo chcą się pośmieć, chcą się oderwać od tej ciężkiej rzeczywistości? No, najwyraźniej tak jest, skoro tak gigantyczne i coraz większe widownie przychodzą na te filmy. I tutaj zadanie dla nas, no, żeby te filmy były też coraz lepsze, żeby nie wciskać ludziom kitu, tylko żeby ta rozrywka była godziwa, no, żeby mieli naprawdę poczucie, że warto było wydać te kilkadziesiąt zeta, to nie jest mało. Razy dwa, razy trzy, nie wiadomo, pójdzie grupa znajomych, robi się kilka stów. Nie chcielibyśmy ludzi naciągać na to. Chcemy im dawać coś, co będą wspominać, do czego będą wracać, co będą sobie opowiadać. Pochichrają się, zapomną o tym, że trzeba zapłacić za czynsz, albo że mają egzamin poprawkowy. Nie wiem, o czym jeszcze zapomną, że kto rządzi na przykład. O różnych rzeczach można zapominać podczas dobrej komedii. Masz ostatnio taką tendencję, że właśnie występujesz w filmach lżejszych. Czy to jest taki specjalny plan? Trochę tak, powiem szczerze. Takie wahadło zawsze jest w życiu. Jak coś się zrobi zbyt poważnie, to chce się trochę pośmiać. Jak się znowu człowiek utopi w śmiesznych rzeczach, to chce trochę spoważnić. I tak to w moim życiu jest. Zaczynałem od komedii. Bardzo dużo wysiłku włożyłem w to, żeby pokazać widzom, że mogę też zagrać poważniejsze role. No, w tym te najpoważniejsze i tragiczne. Ale jak się trochę utaplałem w tych błotach i krwi, to zatęskniłem za rozśmieszaniem ludzi, bo to jest fajne. Dlatego, że się rozczarowałeś właśnie tym okresem, że był taki dla ciebie ciężki? Nie, w żadnym wypadku się nie rozczarowałem. Też dobrze go wspominam, natomiast zatęskniłem za słoneczną stroną ulicy. Czy myślałeś na przykład o karierze zagranicznej? No muszę powiedzieć, że jestem w przededniu rozpoczęcia mojej mini kariery zagranicznej, bo za miesiąc pierwsza moja zagraniczna premiera kinowa. Niedaleko będę musiał jechać za te granice, bo tylko do Pragi i Bratysławy, ale jednak, no więc po jakichś tam przygodach w Rosji telewizyjno-serialowych mój debiut fabularny. Bardzo jestem z tego zadowolony i ciekawy, jak ten film wyszedł, jak przyjmą Polaka w roli Słowaka, bo gram tam po słowacku, bohatera literackiego, którego zna większość Słowaków, Richarda Krausa, detektywa, taka postać kultowa wśród czytelników kryminałów na Słowacji. 21 książek o przygodach Richarda Krausa jest napisanych. Co dziesiąty Słowak ma ją w domu. No i za miesiąc zderzą się ze swoim wyobrażeniem o tej postaci z twarzą Macieja Sztura, więc trochę mam duszę na ramieniu. Czy to przejdzie? Miejmy nadzieję, że nie ma tam tyle hejtu, co w Polsce. Zobaczymy. No mam nadzieję, chociaż jestem też gotowy, że jeżeli ktoś ma swój obraz wymarzony ukochanego bohatera literackiego, to może być przynajmniej w pierwszym odruchu rozczarowany, ale mam nadzieję, że przekonam do siebie nawet tych najbardziej zagorzałych fanów powieści.